Ej, cześć, siemano, z tej strony JP Dark, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w czwartym odcinku z naszej serii Spyro 3 Year of the Dragon, waszej nie najbardziej znienawidzonej serii na moim kanale. Wiedziałem, że na co czekacie, wiedziałem, że czekacie na czwarty odcinek. Po prostu wiedziałem, już nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie wezmę pada w rękę i zagram wam w Spyro, żeby was wkurzyć za to, że go nie lubicie. No i cóż, dzisiaj sobie przejdziemy, przyciszę sobie jeszcze, bo w sumie ta muzyka jest troszeczkę wkurzająca. Przejdziemy sobie Mushroom Speedway, czyli ostatnią mapkę, i postaramy się, aby przejść już dzisiaj bossa, tak więc... Dobra, ci, którzy jeszcze nie włączyli, którzy oglądają zwykłe serie u mnie, jest pewna sonda na Facebooku, będzie pokazana sonda również. Tak, time attack chcę zrobić i dobra, pogadamy sobie teraz trochę. Jest sonda na Facebooku odnośnie Mountain Blade'a. Jak właśnie to oglądacie, jest sonda na Facebooku odnośnie Mountain Blade'a, ponieważ mam pewien plan odnośnie powrotu do serii podstawowej. Bo chyba powrócę do serii podstawowej, jeżeli mam rzeczywiście dobrze się bawić przy nagrywaniu, to muszę to zrobić. I tak, zaraz spieprzę pewnie to wszystko. Chyba, że mi się uda za pierwszym razem, wtedy będę w niebo wzięty. Okej, muszę się chwileczkę skupić, bo właśnie z nim jest najgorzej. Dlaczego poleciałem w przeciwną stronę? A, żeby mieć więcej czasu na reakcję, bo później nie będę krążył wokół tego. Dobra, zapomniałem. Dobra, jeszcze trzy. Chyba się udało. Dobra, udało się. I tak. Jestem zajebisty, wiem, nie musicie mi tego mówić. Otóż będzie seria, sonda, odnośnie tego, czy chcecie serię z Mountain Blade'a na nowym save'ie, czy na starym, ponieważ stary mi się zachował. Nie wiem w jaki sposób, ale mi się zachował, nie skasowałem. Zazwyczaj mam właśnie pretekst do tego, żeby kasować save'y stare. Z gier, których po prostu już przestałem nagrywać. I czy chcecie może ze starego save'a, czy z nowego? To będzie sonda na Facebooku. I co ja mam tu zrobić? To jest wyścig z tymi, z motylami. Dobra, kapuję. Dobra. Będę... Aha, dobra, kapuję. Kapuję, o co chodzi. Tutaj musimy się skupiać, ponieważ... Ponieważ to już jest wyścig taki bardziej poważny. I tak, wbijecie na Facebooka, tam się będzie wszystko działo odnośnie Mountain Blade'a, jeżeli będziecie oglądać. Jeżeli w ogóle zostaliście jeszcze, tak więc, bo nie wiem. Spoko, powinniśmy raczej dać radę, jak mi się wydaje, wyprzeciw ich wszystkich. Wbijacie na Facebooka i głosujcie, to jest najważniejsze. Dzisiejszym odcinku dziś akurat nie gadamy o Spyro na początku, tylko gadamy zupełnie o czym innym. Ja sobie zdaję z tego sprawę, o ty śmieciu. Zdaję sobie z tego sprawę, że Spyro nie jest oglądane, dlatego da pieprzne w tytule sonda. Więc sonda ważne. Sonda i głosujcie na przykład, o. Ponieważ nie chcę się robić osobnego filmu. O kurwa, co ja zrobiłem? No dobra, trudno, czekajcie. No dobra. Przejdziemy sobie tego speedruna. I zaczniemy sobie dzisiaj walkę z bossem. Czekajcie, co to był za boss? Już nie pamiętam. To był chyba ten... No kurwa, serio? Kurde, nie wierzę, nie. Ja muszę to wygrać, no. Ale to już jest trzecie okrążenie, aż tak nie dam rady tego wygrać. The fuck. Ale jestem słaby, JP, ty jesteś słaby, zsiesz pałeczkę ostro. Wow. No. Dobra, jeszcze raz spróbujemy sobie. Mój Boże, no dobra, no trudno, jeszcze raz sobie spróbujemy, ale no... Porąbane, chore na mózg. Jesteście wszyscy chorzy.
Te motyle są chore. Spadaj. I trzeba ich właśnie wszystkich tak spowalniać w pewien sposób. Dobra. Tego też chyba spowolnimy. A, spokojnie. Okej, trzecie miejsce, zanim jeszcze żeśmy skończyli pierwsze okrążenie, tak więc Gites. No i cóż, jeszcze mogę pogadać. Odnośnie ogólnie serii Spyro. Seria Spyro chyba będzie skrócona. Ponieważ dwa, jak wiecie, jak pamiętacie, jeżeli to oglądacie, jeżeli śledzicie moją serię ze Spyro, to prawdopodobnie wiecie, że moimi planami odnośnie tej serii to jest nagranie wszystkich części Spyro, wszystkich 8 części, które już trzecia właśnie to jest część, którą właśnie znacie. Dlaczego te motyle skracają drogę? Nie podoba mi się to. Czyli Spyro the Dragon 1, Spyro Rictus Rage 2, Spyro Ear of the Dragon 3. Miałem jeszcze nagrać 4 i 5, która wyszła na PS2. Oraz całą trylogię. Trylogia jest u mnie obowiązkowa, jest to The Legends of Spyro, która wyszła na PS2 i PS3. Jest naprawdę bardzo fajną grą, udało mi się znaleźć emulator PS2 dobry. Ponieważ poprzednie serie, czyli te 4 i 5 teoretyczną, przechodziłem na... Aha, to już jest... Gites. I tak, 4 i 5 była na Delfina, więc to jest zupełnie inny emulator. Natomiast całe The Legends of Spyro musiałem znaleźć emulator PS2 albo PS3, chociaż jeszcze PS3 nie ma. Już dziękuję, już exit chcę. I tak, chyba zrobimy skróconą wersję. 4 i 5 miniemy i nagramy od razu The Legends of Spyro po 3. To już będzie seria, którą naprawdę chciałbym, żeby mnóstwo ludzi oglądało, ponieważ to już jest gra na poziomie. To już jest gra na poziomie nie z tamtych czasów, z tego co oglądacie, tylko to już jest poważna gierka, którą trzeba naprawdę już umieć w nią grać, żeby ją przejść. To nie jest taka cukierkowa, zabawkowa, czy coś. Tak więc... Wszyscy? Jeszcze nie! Kangur. Pieprzony kangur! God. Dobra, zrobimy to szybko, bo to dosyć szybko mija. Ten kangur na szczęście nie jest zbyt tutaj długi. Bla 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 bla. Pieprz się, grubasie. Dobra, mały filmik. Oczywiście musi mi... Nie wiem, w sumie nie wiem, czy mi się chce... JB się rozbiera. Nie wiem, czy chce... I hope you appreciate this favor I'm doing in letting you out. That's good of you, mate. No hard feelings, eh? Right. After all, I'm just doing my job. Później zostanie jeszcze większy, wpierdol, więc. I reckon you'd be one of them dragons then. Yeah, named Spyro. Never thought I'd see one. You dragons used to rule this entire world, you know. Then all of a sudden you left. Poof. Dragons used to live here? Didn't you know? They say it was over 1,000 years ago, I think. Just left? Yeah, and the weird thing is, after they left, all the magic in the world just sort of went with them. I mean, they say this world used to have magic coming out the wazoo. Opowiem wam teraz historię, moi drodzy. Wishing stones, you name it. But when the dragons left, it all just dried up. Is that why some of the portals don't work? Yeah, they're starting to fade out too, one by one. Well, I gotta get back home and do some damage control. Come visit anytime you like. Bla 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 bla, zamknij japę, Boże, no. Nudziarz. Mówiłem, właśnie dlatego nie chciałem tego kangura odpieprzyć z kratki, bo mi się po prostu nie chciało. No i cóż, trzeba będzie tego pieprzonego kangura przejść niestety. Ponieważ tutaj dostaniemy jajko. Przepraszam, ale no, napój na mnie tak działa niestety. I odnośnie trylogii.
Thanks again, Spyro. Trylogia to jest poważne. Już poważna poważne trzy części, które naprawdę... które naprawdę już wymagają pewnego poświęcenia, że tak powiem. Z mojej strony, jak i z waszej, jeżeli chcecie rzeczywiście oglądać. Ale gówno. Sterowanie to jest takie gówno, mój Boże. Ha, dwa ataki, wszystkie ataki ma takie same. Tak nie za bardzo. No dobra, trudno. Press to put on to jump when this... chwileczkę. Jeszcze raz. Like once with double jump, press X button to jump, then press it again exactly when you hit the ground to do the double jump. Aha, dobra, kupuję. O, coś takiego. Dosyć spoko. Ja pamiętam... Jezu! Przypomniało mi się coś. Coś, co... Wow. Co naprawdę mi sprawiało bardzo dużo problemów. Właśnie ten moment. Nie umiałem angielskiego. I niestety nie wiedziałem, jak zrobić tego double jumpa. I wreszcie skończyłem na tym, że po prostu przestałem grać. I tyle, no. Tak więc masakra, ludzie, naprawdę. Masakra. To były czasy jeszcze, jak miałem 7-8 lat, coś koło tego. Już wtedy zacząłem grać w gry, tak więc taki nerdzik trochę jestem. Ale cóż, nie żałuję tamtych czasów, jest spoko, jest w sumie teraz też jest spoko. Łapię. Teraz też jest spoko, pomimo jednego małego problemu, ale co? Wiecie. Życie, że tak powiem. Jest spoko ze wszystkich praktycznie stron, każdy aspekt jest spoko w moim życiu. Dlaczego ja mam się zwieczam teraz w ogóle? Przecież kurde, nie powinniście mnie znać! O Jezu, stary! Dobrze, że mi się udało to uniknąć. A, bo tutaj jest ukryta komnata. Dobra. I cóż wam mogę jeszcze powiedzieć? Odnośnie na przykład Q&A. Co się dzieje z Q&A? Dlaczego nie ma Q&A? Dlaczego nie nagrywam Q&A? Ogólnie co się dzieje z tym wszystkim? Otóż, mam kamerę lepszą niż tą, co teraz jest, nagrywam, która niestety zżera tak w cholerę dużo baterii, że nie dam rady nagrać jakiegoś 15-minutowego filmu, ponieważ ledwo robi 100 zdjęć. Tak więc to jest niestety przykre. I jedynym sposobem na zrobienie dobrego filmu tą kamerą... Ja w sumie mogę wam pokazać tą kamerę, czekajcie. Zaraz wam pokażę wszystko, czy... Tak, jest. To jest kamera... Znaczy kamera, to jest aparat w sumie. Nikon. Naprawdę bardzo dobry aparat. Troszeczkę pobrudzony, ale też szczegół, nieważne. Nikon to jest model Coolpix L610, który nagrywa w jakości 1000... dlaczego się zaciąłało audio? Super. Który nagrywa w jakości 1080p po prostu. Jeżeli mam możliwość nagrania czegoś lepiej, no to jednak wolę zrobić, żeby to było lepiej niż gorzej, tak jak tą kamerą, ponieważ no niestety ta kamera jest taka... Do nagrywania czegoś takiego jest dobre. Do prowadzenia live'ów mam kamerkę tą. Tak więc... mam trzy kamery praktycznie, którymi będę nagrywał i... No zobaczymy, jak to wyjdzie to wszystko. No i cóż. Ale śmieciu, ty będziesz chciał mnie palić w dupę. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Czekajcie, właśnie to trzeba zrobić najpierw. O właśnie. Bo z tych domków chyba później wychodzą nowi przeciwnicy. Jezu, co jest ze mną dzisiaj?
Dobra, tak, z nich schodzą, przychodzą nowe śmieci. Dobra, najpierw porozwalam od razu sobie wszystkie, ponieważ nie chcę się z nimi bawić. Okej. Okej. Jeszcze jeden? Nie, wszystkie chyba, dobra. Zbieramy sobie diamenciki teraz. Ciekawe, czy można stąd spać tak w ogóle. Tak by the way. Dobra. Kites, kites, dwóch. Dobra, żaden diamencik nie wypadł. Jeszcze tutaj śmieci jeden leży. O czym jeszcze mogę pogadać z wami? Nie wiem. Jakiś temat wymyślić fajny. Wyobraźcie sobie właśnie, że to nie jest... Są trzy takie postacie, jak kangurek, jak ten ptak, który... prawie spadłem. Jak ten kangurek, jak ten ptak. Jest jeszcze jedna postać, jest to postać, która będzie występować później, dosyć często, w sensie później w... Może nie w następnych częściach, ale jest motywem przewodnim naprawdę wielu... Wielu gier, w sensie, czy to w Spyro chyba, czy w czym to było? Już nie pamiętam, ale to było naprawdę spoko gierki z motywem przewodnim tego właśnie kolesia. Ale już nie pamiętam, cholera. W czymś to było, w czymś coś tam jeszcze było, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam. Będę się sobie w sumie zobaczyć sobie. Na strzępie gramatyki. Czyli coś ominąłem, tak? A, tam jeszcze, dobra. Tak, zapomniałbym. No to dzisiaj przejdźmy sobie bossa, tam trudno się mówi. Trzy mapy. Damy radę. Boss akurat jakiś długi nie jest. Jeszcze nie, bo chyba spadło na dół coś. Tak. I powinno być wszystko? Nope. Atlas, poproszę. Ile zostało? Dwa, czyli dwójeczko minąłem. No to co, zapieprzamy szukać. Gdzie ja mogłem tą dwójką minąć? Dobra. Mapka została przeze mnie... Właśnie, ja tak... mapka została przeze mnie ukończona, a nie przeszednięta. Nie da się wymówić tego, właśnie też się zawsze łapię na tym. Dlatego są różne odmiany. Sunrise Spring Home. Dobra. I teraz... dokładnie. Dobra. Balon został już odblokowany. Already, sir. Just jump on in. Dobra. No to... Midday Garden. Boss. Bianca Strikes Back. Nice. Ciekawe, sobie jeszcze jakiś film obejrzał. I'm only going to ask you one more time. Why haven't you disposed of that infernal dragon? I've tried to scare him off, your highness. But he's just not afraid of anything. Not afraid? Not afraid? Why have I been training you all these years? Use some magic! Here's a spell book. Whip up a monster and eliminate him. Kill him? I don't care what you do, you useless brat, as long as you get rid of him. Okay, let's see what we got here. This ought to do it. You, come here. Jak ja nie lubię tego bossa! Jest jeden najbardziej wkurwiającym bossem ze wszystkich, naprawdę. Ale dobra, no spróbujemy. Muzyka tu jest po prostu miodzie.
Tak, to jest... No dobra, no to lecimy. Czekajcie, czy to się... Coś tu się... Aha. Kapuję. Teraz... O. Dobra, 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 Gites. Nice. To... O, i teraz się będzie właśnie toczył. Głupia pizda się toczy! I właśnie to w ten sposób potem musimy go zabić. Dosyć dziwny sposób, wiem, ale... Jedyny. Jest prawie z kangur go nie zepchnął. Nie wiem, czy on ma jakieś później ewolucje, ale... W sensie, czy on coś jeszcze... robi. Oprócz tego kręcenia się. A, dobra, tak, pamiętam. No właśnie. Ale dobrze, że on mnie nie rani podczas gdy on szarżuje. Chciałbyś. Dobra, spadaj do lawy. Śmieci głupi. Dobra. Właśnie taktyką na niego jest to, żeby jak najbardziej po kancie, ponieważ wtedy będziemy mogli go szybko zepchnąć do lawy. Właśnie coraz częściej używa tego właśnie kręgu. Dobra. Teraz cały czas... Okej. On jest w sumie dosyć trudny. O, mordę. No dobra, i tak się uratujemy. O. A i później on ma... Dobra, śmieciu, spadaj do lawy. Widzicie? Już trójka nie ma takich bossów prostych, że tak powiem. Których się pokonuje naprawdę w ten bardzo prosty sposób. O, idealnie! Spadaj do lawy, głupi śmieciu. Teraz powinno być tak, to jest już koniec, to już jest koniec. Tak więc... O, pierwszy boss... pokonany. Grayson. Naprawdę świetna muzyka, genialna z tej pierwszej planszy, jest po prostu super. Naprawdę. No i cóż. To byłby... czwarty odcinek z naszej serii Spyro 3, You're the Dragon. Jeszcze się przeniesiemy tylko na główny świat. Chciałbym wam pokazać mniej więcej, jak on wygląda. Moim zdaniem jest najbardziej, najbardziej miły ze wszystkich plansz. Muzyka ma świetne z tej planszy. Okay, Dragon. You've managed to survive longer than I expected. But you haven't the slightest idea what sort of dangers lie ahead of you. I suggest you grab your cat friend and whatever eggs you found and hightail it back home while you still can. I'm telling you this for your own good, you know. Pierwszy raz ogólnie, grając w Spyro, rozumiem, co się wreszcie dzieje w tej fabule, tak? Bo wreszcie mam na tyle rozwinięty angielski, że już rozumiem, co pisze i tak dalej. I czasami na przykład, gdy ktoś coś powie w jakimś tam dialogu, no to wtedy jeszcze też czasami coś zrozumiem. Mój angielski, no przyznaję, nie jest perfekcyjny, ale już do takich gierek już wystarcza naprawdę bardzo fajnie, tak więc... cóż, to był trzeci odcinek z serii, czwarty, przepraszam, z serii od Spyro 3 Year of the Dragon. Mam nadzieję, że wam się spodobał, chociaż w jakiś najmniejszy stopniu, bo wiem, że dużo osób jej nie lubi. No i cóż, z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzech nie chciałem zabić. Widzimy się w kolejnych odcinkach i do zobaczenia. Nie tylko w Spyro, ponieważ... a jeżeli oglądacie, to naprawdę jesteście wiernymi widzami jak cholera. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, trzymajcie się.